3 lata, chociaż może wiekowo nie widać od tam dzieci, ale gramy krótko. Wzięło się to stąd, że szef Gminnego Ośrodka Kultury, Andrzej Maciejowski, dzień dobry, załatwił jakieś fundusze, za które zakupiliśmy instrumenty, dudy żywieckie. I potem ja na tych dudach uczyłem grać 8 osób, z czego tutaj no dzisiaj mogło przyjechać tylko tylu, co widzicie. Typową kapelą żywiecką są dudy i skrzypce. Więc mamy tutaj skrzypka, który też gra na dudach, tylko no nie może robić wszystkiego naraz. Zapraszamy na posłuchanie kilku utworów. Ja, kochani, jeszcze dodam, że Czesław, bo to jest znakomity instrumentalista, uczy grać na trąbitach, długich trąbitach między innymi, i instrumentach pasterskich. Milówka bardzo jest bogata w tradycji i poprzez 3 zespoły, które działają u nas na terenie Milówki, możemy kultywować i pielęgnować te piękne, bogate tradycje górali żywieckich. Cieszymy się bardzo, że 2 zespoły dziecięce nie wstydzą się ubrać stroju, nie wstydzą się powiedzieć gwarze, nie wstydzą się zatańczyć i cieszyć się, że tradycja jest, żyje i nigdy, drodzy Państwo, nigdy, mam taką nadzieję, na terenie Żywiecczyzny nie zaginie. Kochani, przed Wami dudziorze z Milówki, hej! A pierwszy raz w 80. rokach na Tygodniu Kultury Beskidzkiej, kiedy zapowiadałem zespoły, bez nawolek właśnie Czeszka. No trochę byliśmy w kilogramach młodsi, trochę więcej włosów było na głowie. Jakoś inaczej patrzyliśmy na kobitki, z jakąś większą nadzieją jak dziś. Ale muzyka taka sama, radość przy czeszkowej muzyce, a również zespoły obrzędowe, z którymi występował podobnie Raczyński, to nasi kameraci z ziemi żywieckiej. Przywitajcie ich brawami!